bierzesz udział także w programie. Twoja twarz brzmi znajomo. Jak ty się czujesz po tej drugiej stronie, w roli uczestniczki tym razem? Dużo lepiej niż po stronie jurorskiej. No, wspaniała przygoda aktorska, duże wyzwanie wokalne. Na pewno bardzo dużo daje mi to takiej pewności siebie, to, że mogę wyjść na scenę i wcielić się w kogoś innego, zaśpiewać innym głosem i nawet dostać fajne oceny, to jest bardzo budujące. Dla mnie łatwiej jest ugryźć to od tej strony aktorskiej. Bardzo lubię oglądać sobie referencje i znajdować jakieś takie smaczki. W przypadku Eni były to te spojrzenia, że ona tak naprawdę nie chce tu być. I w przypadku Davida Bowie oglądałam sobie różne jego koncerty i wywiady. On był taki trochę nieobecny, ale bardzo szczęśliwy ze względu na to, że występuje i prezentował swoje fantastyczne, wesołe uzębienie. I każda z tych postaci ma w sobie coś takiego charakterystycznego. I dla mnie to jest najłatwiej jakby złapać. A głosowo bywa różnie. Najgorsze jest to, że to nie może pójść z twardego. W teatrze tak mówimy, że spoko pójdzie z twardego dysku. A tutaj nie ma na to w ogóle przestrzeni. Nie wiemy, czy zapamiętamy tekst, nie wiemy, czy zapamiętamy wszystkie ruchy, bo w momencie, kiedy wkraczają nerwy na pierwszy plan, no to ciężko jest się opanować, ciężko jest panować nad samym oddechem. I to jest tak, jakby co tydzień była premiera. I wszyscy mi to mówili, znajomi, którzy brali udział w programie wcześniej, i ja tak słuchałam, ale nie wiedziałam kompletnie, o czym mówią. I myślę, że człowiek, który się nie przekona o tym na własnej skórze, to nie będzie wiedzieć, jaki to jest stres.